Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, do pana premiera nie będę się zwracał, ponieważ nie jest obecny na tej sali. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że w trakcie dzisiejszej debaty wszystkie serwisy internetowe odnotowały, że pan premier Kaczyński jakoby wyszedł z sali w czasie wystąpienia pana premiera, co oczywiście jest nieprawdą. Bo wyszedł w czasie wystąpienia pana ministra na krótką chwilę. Pana ministra Millera, tak. Otóż, ale odnosząc się do meritum dzisiejszej sprawy. Mianowicie tuż po katastrofie wiele wątpliwości wywoływała sprawa obecności Biura Ochrony Rządu na lotnisku w Smoleńsku. I chciałem w związku z tym zapytać pana ministra Millera, ilu oficerów było na lotnisku, ilu oficerów zabezpieczało tą wizytę pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego na lotnisku, jakie czynności zostały wykonane i czy komisja jest przez Biuro Ochrony Rządu dla zabezpieczenia tej wizyty i czy komisja pana Millera jest w posiadaniu wytworzonych dokumentów przez Biuro Ochrony Rządu. Dziękuję bardzo.